Siema, siema, w dzisiejszym odcinku powiem wam, jak ogarnąć się w rematcha, jak grać na przykład rankedy, turnieje, scrimy i ogólnie inne rzeczy jeszcze na rematchu. Dziękuję za suba Ajaxowi, Fowo, Ciastek, FN, Razerowi, Mikołaj. A jeśli wy chcecie się pojawić w następnym odcinku, to musicie zostawić suba. No i fajnie, gdybyście dołączyli na Discorda oraz zostawili lajka. Dobra, to miłego oglądania już. Pierwszą rzeczą, jaką musicie zrobić, to jest oczywiście zarejestrowanie się. Grajcie sobie tutaj Sign Up. I sobie tutaj się podajecie wszystkie dane, rejestrujecie się, później się robicie login, podajecie swój e-mail. Jak już się zalogowaliście, to tutaj macie mecze takie nie za pieniądze. I to sobie po prostu na przykład możecie zważyć mecz, na przykład jaki sobie wybieracie, co chcecie. Key Race, dużo, mało osób wie co to Key Race. Key Race jest, na przykład to jest na casualu, jeśli grasz 1 na 1, na casualu grasz duo i kto zrobi więcej killi. I to może wygrać albo duo, albo solo. I wtedy na przykład kiedy grasz z duo, to gracie oddziały i kto więcej killi zrobi, ten wygrywa. To jest, stworzycie tutaj ten mecz, tutaj tego hasła naprawdę nie musicie dawać. Tutaj dacie do ilu gracie. Tutaj sobie robicie na przykład continuous, wiecie sobie, ten mogę stworzyć ten mecz, lecz na razie nie będę tworzyć. To sobie, jeśli chcecie sobie na przykład znaleźć grę, to albo wam się to i wyświetli, a jeśli chcecie bardziej takie szczegółowe, że chcecie na przykład tylko realistyki, czyli nie wiem, jeszcze Europa i tu 1v1, PC, nie wiem, to jeszcze open, że wszystko sobie możecie sobie wybrać, to wiecie, wtedy wam tutaj pokazuję. Aktualnie teraz jest akurat taka godzina, że mało osób gra. Kolejną rzeczą na rematchu to są rankedy. Rankedy to jest takie, że walczysz, kiedy walczysz, na przykład, to jest taka arena naprawdę. Walczysz, na przykład, kiedy przegrasz, masz minus ileś tam punktów, a wygrasz, to masz plus ileś tam punktów. I to jest taka arena, w której możecie grać, tutaj macie coraz wyższe dewizje, na przykład tutaj to możecie zobaczyć ranks, i są, macie rangi. Przed Bronze, Silver, Gold, Platinum i tak dalej. Rankedy nie są tylko 1v1, tylko też są 2v2 i 3v3. To sobie robicie 2v2 i jeśli chcecie zagrać 2v2 lub 3v3, to piszcie sobie tutaj create match, invite i tutaj sobie chłopa, na przykład kogo chcecie zaprosić, nie wiem, bla 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 bla. I myślę, że to jest wasz kolega, robicie tutaj invite author i tutaj on tutaj sobie klika teraz w rankedy i wam on to przyjmuje. I tutaj możecie sobie grać takiego duo rankeda. Kolejną bardzo ciekawą rzeczą na rematchu są turnamenty. I sobie, oczywiście sobie tutaj wybieracie EU. Na przykład za 2 godziny będzie jakiś Next War 1v1 Box Fight. To jest takie na przykład to jest na kreatywny. Turnamenty to są najczęściej na kreatywnym, czyli na przykład jakieś realistyki, box fighty, wiecie o co chodzi, Zone Warsy. I że tutaj na przykład musicie wchodzić sobie w to i sobie na przykład za. Będziecie tutaj top 50, to dostajecie aż, dostajecie 25 centów, a za top 1 dostajecie aż $15. Na przykład nie musicie sobie wpłacać pieniądze tak jak ja wpłaciłem, też będziecie sami sobie po prostu wygrać tutaj, na przykład za top 50 dostajecie na przykład 25 centów, tak? I tutaj są box fighty i 2v2 Zone Warsy na razie. Ale są nie tylko Zone Warsy i box fighty, bo czasami jest po prostu różnie. Raz są realistyki, raz są Zone Warsy, raz są Key Race, jeszcze raz inne jakieś aim duel. Jeszcze zapomniałem dodać, że jeśli chcecie grać te turnamenty, to musicie mieć 100 expa. A expa się wygrywa na scrimach, rankedach i meczach. Po prostu musicie zagrać jakieś tam na przykład 5 meczy, żeby mieć cały ten paszek 100 XP, żeby móc zagrać sobie turnamenta. I najważniejszą rzeczą na rematchu są scrimy. Na scrimy, jak na przykład tutaj był jakiś ten Team Sky, jak chyba wiecie co to jest za turniej, był ten turniej Team Sky. To jest po prostu sobie klikacie joinął. Tutaj macie chyba, to jest codziennie o 20 Champions Series Solos i tutaj macie zawsze taki scream zawsze codziennie i to na przykład możecie wygrać za top 80 nawet jakieś pieniądze. Więc naprawdę jest fajnie coś takiego zagrać. O, jest takie jak Czajnik Trios. Wow, to pierwszy raz widzę. Więc zawsze są o 17 są trio i o 20 są solo. Na przykład tutaj jak widzicie Czajnik, pewnie każdy zna Czajnika. I tutaj macie na przykład za top 50 75 centów. Rematch Pro to jest coś takiego, że na przykład możecie wygrać 2 razy więcej pieniędzy niż wygraliście. Na przykład, patrz, wygrałem $25, a mogę nawet $50, pomnożyć dwukrotnie. No ale jak widzicie, to jest płatne $8 miesięcznie, więc nie wiem. Ja tego nie mam, bo mi się wydaje, że to nie jest zbyt opłacalne, ale jak chcecie. Kto dotrwał do tego momentu, niech napisze hashtag money i zostawi suba. Jeśli na przykład chcecie sobie wpłacić pieniądze, to sobie tutaj klikacie na przykład $5 lub $10. Jeśli tutaj, znaczy promo code to jest na pewno, polecam Czajnik, bo po prostu da wam tą, czekajcie, tutaj 50 centów dodatku. Jeśli dodacie sobie taki, będzie 50 centów, macie więcej wtedy, 10% z kodem jakimś tutaj chłopa, ja tu polecam Czajnika.
No, i tu się możecie na przykład wypłacić 5 dolarów lub nawet więcej. No. Jeśli chcecie sobie tyle wpłacić, to sobie wpłaćcie. Tutaj sobie możecie wypłacić pieniądze. Tu trzeba mieć minimum 5 dolarów, żeby wypłacić. I tutaj masz chyba minus 1 dolara za ten. Minus 1 dolar ci zabierają, jeśli chcesz wypłacić. No chyba, to chyba na tyle na tym odcinku. Jeśli wam się spodobał ten film, to możecie dołączyć na Discorda, zostawić lajka, suba. No i no to chyba tyle. To narka.